La 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 Witajcie w kolejnym dniu. W dniu dzisiejszym zaraz zaczynam siłownię. Powiem wam szczerze, wczoraj miałam pierwsze zajęcia i mam takie pieruńskie zakwasy. Szczerze mówiąc, liczę na to, że nikt nie przyjdzie. No, aczkolwiek podejrzewam, że jednak ktoś przyjdzie, ale gdzieś tam w duszy po cichutku liczę jednak, żeby nikt nie przyszedł. Bo powiem wam szczerze, znowu mam dzisiaj brzuch uda pośladki. Dzisiaj po prostu wyjątkowo mam zastępstwo, koleżanka mnie poprosiła, mówię, no dobra, no to wezmę, ale mam takie zakwasy, że naprawdę wiem dobrze, że będzie już mi ciężko robić przysiady, bo mam pośladki, uda, bardzo nogi, bardzo tutaj właśnie nogi, uda, podudzia, tutaj te rejony, pośladki, brzuch mam delikatnie, więc podejrzewam, że w dniu dzisiejszym po prostu bardziej się chyba skupię na brzuchu, na brzuchu, gdzieś tam nogi też trochę porobimy, nogi, pupę, ale bardziej brzuch, bo powiem wam szczerze, no nie jestem w stanie, dawno nie miałam tak mocnych zakwasów, naprawdę, bardzo dawno, o Jezu, chyba z 3 lata takich mocnych zakwasów nie miałam, bo nie ukrywam, gdzieś tam zawsze się te zakwasy jednak pojawiały, ale dzisiaj to jest naprawdę masakra, jest taka masakra, no zobaczymy, ale fajnie, fajnie, cieszę się, że te siłownie otworzyli. Szczerze mówiąc, zastanawia mnie to. Piszcie na dole, co o tym myślicie. Czy raczej od września znowu pozamykałem siłownię, czy jest gdzieś tam jakaś cicha nadzieja, że jednak te siłownie już nie będą zamykać? Bo ja szczerze mówiąc, no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że mogą zamknąć jeszcze siłownię. Jak tyle czasu były siłownie nieczynne, mogą zamknąć. Oni po prostu może być tak, że obluzowali tylko na 3 miesiące, pozamykają. Obym się myliła. Ale też może być tak, że po prostu już nie będą zamykać, no bo większość Polaków po prostu się wyszczepi. Wyszczepi przez ten czas, jest to jednak 3 miesiące, to naprawdę bardzo dużo Polaków przez ten czas może się wyszczepić, więc ja trzymam kciuki, że będzie ok. Aczkolwiek teraz to jest temat nie za bardzo dla YouTube'a, bo po prostu ucina zasięgi. No cóż, zaryzykuję, ale wracając do siłowni, no mega, mega się cieszę, że no kurczę, że ta siłownia jest w końcu otwarta, no. No zobaczymy. Zobaczymy i wam dam znać już po siłowni, czy były zajęcia, czy ich nie było. Bo naprawdę, dzisiaj będzie ciężko, wiem, że jeszcze jutro mam 2 godziny. Jedne zajęcia, potem godzina przerwy i drugie zajęcia i po prostu. Znaczy powiem wam tak, obiecałam sobie, chociaż nie wiem, czy to dobrze robię. Chcę sobie po prostu sierpień, cały sierpień, nawet tam tydzień czasu może w sierpniu będę miała zajęcia. Ale cały sierpień zrobić sobie, cały, no nie cały sierpień, 3 tygodnie, gdzieś koło tego, zrobić sobie po prostu luzu od prowadzenia zajęć, tylko teraz właśnie to jest pytanie, czy zamkną siłownię? Bo jak zamkną siłownię, to nie ma sensu, a jak siłownie będą otwarte, to jednak, no zrobiła luz od siłowni, ewentualnie może na zajęcia sama dla siebie, a tutaj z osobami, powiem wam tak, bo wiem, że zrobiłam błąd, jak jechałam do Maroko, to wtedy przez wakacje na siłownię chodziłam, prowadziłam zajęcia i nie ukrywam, że wtedy po prostu byłam tak zmęczona. Wakacje minęły, a ja byłam tak pieruńsko zmęczona, kurczę. Po prostu czułam te okropne zmęczenie. Dobra, mało gadania, lecę już na siłownię, bo już pomału zaczyna mnie czas gonić.
A jeszcze po prostu muszę się przebrać i ogarnąć. Dlaczego wzięłam drugie buty? Dlatego wzięłam drugie buty, bo jedne mam w torbie, ale podejrzewam, że one po prostu do mojego stroju nie będą w ogóle pasować, bo ciemny strój, a buty praktycznie białe, więc raczej nie będą pasować, dlatego biorę drugie buty. Hip hip, hurra, dotrwałam do końca. O, powiem wam, ciężko było, ale się kurczę, udało. No, jestem z siebie dumna, udało. Powiem wam tak, frekwencja załamująca, jedna osoba była dzisiaj, czyli naprawdę, naprawdę kiepsko, wczoraj były trzy osoby. No, powiem wam, nie wiem, czy ludzie się dalej boją, czy to po prostu, że zaczyna się robić, jak to mówią, no wakacje pomału. To też taka sprawa, kupa osób rezygnuje. Mi się wydaje, jak nie zamkną, to kurde, ruszę od września. Ruszę od września, bo naprawdę jest mega, mega ciężko. Dlatego ja myślę, po co oni w ogóle te siłownie zamykali? Jak tam de facto, jak są osoby, które nie chodzą, no to nie wiedzą, że tam jest naprawdę wszystko przestrzegane. Odstępy. To jest nawet niemożliwe, żeby ćwiczyć na siłowni, czy hantlami, czy na jakimś rowerku, na czymkolwiek, żeby siedzieć na sobie, w sensie bardzo blisko. Z reguły to są po prostu odstępy, dlatego ja się dziwię, dlaczego oni te siłownie zamykali, skoro i tak są odstępy. I przede wszystkim dezynfekcja sprzętu. Wszystko jest po prostu czyszczone środkami antybakteryjnymi, dlatego mnie to troszkę dziwi. No ale dobra, to się z wami w sumie żegnam, no bo tak już dzisiaj będę kończyć mój dzień. Wracam do domu, idę się kąpać, może coś zjem. Aczkolwiek głodna nie jestem. No i zaczynamy kolejny dzień. Chyba jeszcze, wiecie co, skoczę do sklepu. Chcę sobie kupić ogórek zielony, żeby na kanapeczkę jutro mieć do pracy. Wiem dobrze, że po prostu muszę sobie zjeść kolację, bo potem po prostu mam napady głodu z rana. I to jest najgorsze, co może być. A to dlatego mam napady głodu, bo po prostu za mało kalorii jem. I to niestety często tak jest. Albo za mało właśnie, że się je kalorii, albo za szybko kolację się je. I potem niestety te napady są. Dlatego muszę po prostu coś se wszamać, cokolwiek, ale po prostu, żeby nie mieć tego napadu głodu, że rano wstaję i jestem tak mega głodna, więc muszę to po prostu czymś zaspokoić. Dlatego sobie może ogórki dwa kupię i po prostu będę miała na kolację jednego ogórka, jednego na śniadanie i będzie gitara, bo nie mówiłam, że nie chcę nic ciężkiego jeść, bo mogłabym sobie zjeść hamburgera, tortille, cokolwiek, ale po prostu nie chcę nic ciężkiego, bo potem nie będę mogła zasnąć, jak ciężkie zjem. Zrobimy sobie teścik niewielki, ale teścik, tak jak mówiłam, będzie troszkę mniej tych testów, ale po prostu cały czas gdzieś tam jednak będą. Co mamy dzisiaj do przetestowania? Napój bananowy kupiony w Actionku. Powiem wam szczerze, bardzo, bardzo mnie ciekawi ten napój, bo ogólnie lubię właśnie takie napoje, nektary bananowe. Tego jeszcze nie miałam po prostu okazji próbować i z wielką chęcią po prostu spróbuję tego napoju. On był z 3,50 coś koło tego w Actionku. Kolejny produkt też oczywiście z Actionka, Milka. Bardzo dużo nowych produktów z Milki się pojawiło właśnie w Actionie. Pod tym względem bardzo, bardzo lubię ten sklep, bo po prostu tam są różne dziwne nowinki. Ja bym może sobie zaczęła od właśnie tego, bo najciekawsze zostawię na koniec. Otwieramy, powiem wam, miałam robić formę, tak, robię formę na batonikach. Nie, tak serio chciałam robić formę, ale coś, nie czuję motywacji. Wiem, że to jeszcze nie jest ten dzień, kiedy mogłabym tą formę robić. A wafelek. A tym bardziej jeszcze wróciłam na siłownię, teraz jest naprawdę mega ciężko. Mam takie zakwasy wszędzie, nie ma miejsca, gdzie bym nie miała zakwasów. No może ręce, nie mam zakwasów, ale nogi, pupa,
brzuch. Po prostu on tak zakwasy, że szok. Wiecie, jak to smakuje? Jak knopers. Według mnie to smakuje jak knopers. Jak najbardziej na tak. Od 0 do 10? Dyszka. Dyszka na 100% dyszka, bo jest naprawdę, naprawdę mega, mega spoko. Jak dla mnie. Oczywiście to jest moja indywidualna cena. Kolejny produkt. Pamiętam, że ktoś się kiedyś rzucał, tak? Co ty oceniasz? Jak to możesz tak oceniać? Coś tam, coś. Był kiedyś taki komentarz. A ja napisałam. Cały czas jest to po prostu moja indywidualna ocena. Dlatego zawsze to podkreślam, że to jest po prostu moja indywidualna ocena. Mi to może smakować, tobie nie musi to smakować. Otwieramy. Ja to w ogóle... Ja sobie wywalę całe opakowanie, a pewnie raz się każe, że to... No oczywiście. A Lucia jest z tego znana. Całe opakowanie rozwaliła. A tu jest 6 takich jakby bułeczek. Mogę tak to nazwać? Bułeczki? Może mi to nie wypadło. Tak to wygląda. Wyciągnę jedną. Pachnie, ładnie pachnie. Tak to wygląda. Jak smakuje? Takie białko. Na dnie zdjęli śmietanka, takie białko ubite. Spoko. Spoko. Milka ma ogólnie dobre rzeczy, tylko powiem wam szczerze, nie no, spoko no. I trochę czuć, i tą piankę. Nie ukrywam, troszkę się spodziewałam, że to będzie coś w stylu, jak ja na to mówię, ciepłe lody. Papuchy z Lidla, tak na to mówię. Myślałam, że to będzie coś tego typu, a to jest takie właśnie bardziej białko ubite z czekoladą, wafele i toffee tam wpływa. Według mnie batonik był zdecydowanie lepszy niż to, to mogę dać 9 punktów. Bo naprawdę batoniki były lepsze, to jest już mi się wydaje takie troszkę przekombinowane. Kolejny produkt jest to napój bananowy. Jak zwykle nie wziąłam kubka skleroza. No ale cóż, otwieramy. Mogę was zapewnić, że to jest taki kolor, taki... Taka brudna woda, taki mętny. Taki szary, mętny kolor. Próbujemy, jak smakuje. O matko boska, jakie to słodkie. Ja lubię słodkie napoje, ale to jest mega słodkie. Mega słodkie, niegazowane. Czy smak bananowy, taki bardziej posmak bananowy. Według mnie to smakuje jak syrop. Czasami macie takie syropy, przynajmniej ja kiedyś takie syropy jadłam. Właśnie owocowe, takie bananowe. I to taki ma, taki syrop bananowy. Czy kupiłabym to drugi raz? No myślę, może tak, o, raz na jakiś czas, żeby coś innego wypić, ale raczej nie powala. Od 0 do 10 piąteczka. Piąteczka po prostu nie powala. No co mam zrobić? Co mam zrobić?